Ewangelia według Jana, rozdział 10. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, lecz inaczej się tam przedostaje, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi drzwiami, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu, a on swoje własne owce woła po imieniu i wyprowadza je na zewnątrz. Gdy wypuści swoje owce, idzie przed nimi, a owce idą za nim, bo znają jego głos. Za obcym nie idą, lecz uciekają od niego, bo nie znają głosu obcych. Taką przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Jezus więc ponownie powiedział im: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu ich przede mną było, są złodziejami i rozbójnikami, lecz owce ich nie słuchały. Ja jestem drzwiami i jeśli ktoś przeze mnie wejdzie, będzie zbawiony. Wejdzie i wyjdzie i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko, by kraść, zabijać i zatracić. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. Ja jestem dobry pasterz. Ja jestem prawdziwym pasterzem. Prawdziwy pasterz kładzie swoje życie za owce. Wynajęty jako pasterz, który nie jest pasterzem i właścicielem owiec, widząc przychodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk porywa i rozprasza owce. Wynajęty jako pasterz ucieka, bo zapłata za pracę pasterską jest jego celem i nie troszczy się o owce. Ja jestem prawdziwym pasterzem, znam swoje i moje mnie znają. Jak mnie zna ojciec i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. Mam i inne owce, które nie są z tej owczarni. Te muszę przyprowadzić i słuchać będą mojego głosu. Będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego ojciec mnie miłuje, bo ja kładę swoje życie, abym je znowu wziął. Nikt mi go nie odbiera. Ale ja kładę je sam z siebie. Mam władzę położyć je i mam władzę znowu je wziąć. Taki rozkaz wziąłem od mojego ojca. Ponownie powstał podział między Żydami z powodu tych słów. Wielu z nich mówiło: ma demona i szaleje. Dlaczego go słuchacie? Inni mówili: to nie są słowa kogoś, kto ma demona. Czy demon może otwierać oczy ślepym? Było w Jerozolimie święto poświęcenia świątyni i była zima. Jezus przechadzał się w świątyni w przedsionku Salomona. Żydzi więc obstąpili go i powiedzieli mu: jak długo będziesz trzymał nas w niepewności? Jeśli ty jesteś Chrystusem, powiedz nam to wyraźnie. Jezus odpowiedział im: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które ja czynię w imieniu Ojca mojego, te o mnie świadczą. Nie wierzycie, bo nie jesteście z moich owiec. Jak wam powiedziałem, owce moje głosu mojego słuchają i ja je znam, a one idą za mną. Ja daję im życie wieczne i nie giną, i nie zginą na wieki. I nikt nie wydrze ich z mojej ręki.
Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkich i nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojca mojego. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Wtedy ponownie Żydzi porwali kamienie, aby go ukamienować. Jezus odpowiedział im: wiele dobrych czynów ukazałem wam od mojego Ojca. Za który z tych czynów mnie kamienujecie? Żydzi odpowiedzieli mu: nie kamienujemy cię z powodu dobrych czynów, lecz z powodu bluźnierstwa i że ty, będąc człowiekiem, czynisz siebie Bogiem. Jezus odpowiedział im: czy w prawie waszym nie napisano: ja powiedziałem, jesteście bogami? Jeżeli nazwał bogami tych, do których dotarło Słowo Boże, a Pismo nie może być rozwiązane, do mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: bluźnisz, dlatego że powiedziałem: jestem Synem Bożym. Jeżeli nie czynię dzieł mojego Ojca, nie wierzcie mi. Skoro natomiast czynię, choćbyście mi nie wierzyli, wierzcie czynom, abyście poznali i wierzyli, że Ojciec jest we mnie, a ja w nim. Wtedy ponownie szukali sposobu, aby go pojmać, ale uszedł z ich rąk. Odszedł ponownie za Jordan na to miejsce, gdzie wcześniej chrzcił Jan, i tam pozostawał. Wielu przychodziło do niego i mówiło: Jan żadnego cudu nie uczynił, ale wszystko, cokolwiek Jan o nim powiedział, było prawdą. Wielu tam uwierzyło w niego.